650 lat. Tyle mija od narodzin królowej Jadwigi. 27 lat temu papież Jan Paweł II kanonizował ją na Błoniach. My jednak jesteśmy dzisiaj na krakowskiej Krowodrzy, bo to tutaj od lat 70. rozwija się wspólnota, której patronuje święta królowa. Poznajcie ją razem z nami. O tym myślał ksiądz kardynał Wojtyła. Mają budować osiedle 30-tysięczne, bo tak było mówione. Już niektóre bloki zaczęli tam, prawda, niby stawiać. Trzeba tam będzie postawić kościół, trzeba znaleźć plac, trzeba z tymi ludźmi tutaj jakoś załatwiać. Wtedy przy ulicy Mazowieckiej jeszcze były domy z szczechą kryte. W 71 roku. Drogi tu nie było, tylko wozami można było przejechać takie te dróżki. I tu ani jednej kapliczki nie było, nigdzie nie postawili. Było kilka domów przy ulicy Pod Fortem, przy ulicy Rusznikarskiej, 5 domów i osiedle, które wybudowali za czasów komuny przy ulicy Stachiewicza. Tak wyglądała Krowodrza w 1971 roku. Duszpasterstwo na początku nie było proste. Zaczęło się od odprawiania mszy świętych w domach chorych i od punktu katechetycznego. Dopiero w latach 80. rozpoczęła się walka o budowę kościoła. Przez prawie 10 lat jeździli i prosili o zezwolenie na budowę kościoła. Bo wtedy w Polsce nie wolno było budować kościół. Nie wolno, Wydział Architektury nie miał prawa dawać zezwolenia. Był Wydział Wyznań do walki z kościołem. Do zamykania kościoła, oni wyraźnie mówili. Delegacja, powiedzmy 12-15 osób, większość pań, dwóch, trzech mężczyzn, to zazwyczaj byli emeryci. Na przykład do pana prezydenta. Pana prezydenta nie ma. No ale kiedy będzie? No może będzie za 2-3 godziny. No ale my nie wiemy, więc nie jesteście umówieni. Nie, my z panem prezydentem chcemy dziś mówić, więc dlatego usiedli sobie na ławkę w poczekalni tam przed tym. I no i co? Nie, godzina. Nie ma prezydenta, no to wyciągli się różaniec, zaczęli Ojcze Nasz, który jest w niebie i modlili się przed drzwiami prezydenta. Dosłownie. Ja tego nie wymyśliłem. To ci ludzie, którzy byli. Tu była taka pani, jedna, druga, która przeszła Sybir. Tu byli ludzie, którzy w Solidarności i tak dalej później działali, bo to jeszcze nie były czasy Solidarności. No i tak, że w końcu dostaliśmy po 10 latach tego łażenia, szukania, proszenia, zezwolenie na budowę kościoła. Krowoderskiej wspólnocie od samego początku jej istnienia towarzyszyła najpierw błogosławiona, a później święta Jadwiga Królowa. Taki był zamysł metropolity Wojtyły, który dokończył go już jako papież. Myśmy się modlili do błogosławionej Jadwigi. I chodziliśmy na Wawel kilka razy w ciągu roku. Co uroczystość, to na Wawelu do błogosławionej Jadwigi. Błogosławiona Jadwiga. Tego kultu nauczył nas kardynał Wojtyła. To taka piękna klamra, bo jako profesor uczył was tego kultu, a później sam jako papież na krakowskich Błoniach Jadwigę kanonizował. No tak, ale co powiedział, jak tu był? Bo na drugi dzień po kanonizacji przyjechał tu, do kościoła, by podziękować za kanonizację. I co powiedział? Jadwigo, dobrze zrobiła, że się sprzymierzyła z krowoderskimi słuchami. 600 lat czekała na kanonizację. I krowoderskie żuchy wszystko załatwiły. Jadwiga jest obecna w życiu krowoderskiej wspólnoty także współcześnie. Wychowywanie młodych pokoleń, rozwój dzieci i młodzieży oraz opieka nad potrzebującymi.
to obszary, które na Krłodrzy nie mogą być zaniedbane. Zaczynaliśmy 120 zawodników. Była sekcja siatkówki, piłki nożnej, ringo, sekcja gimnastyczna. Później zaczynaliśmy z nowymi dyscyplinami. Była tutaj sekcja judo, obecnie jest sekcja taekwondo, tenis stołowy, zespół gimnastyki taneczno-akrobatycznej, zespół Jagódki, to jest bardzo taka mocna grupa. No i oczywiście piłka nożna rozwijała się w trakcie też, jeśli chodzi o liczebność. I tych sekcji przybywało, uczestników przybywało. Ja też nie za bardzo pamiętam, jak to się stało, ale mieliśmy tutaj taką moc już maksymalnych przerobów, ponieważ w pewnym momencie było 800 dzieci. To aż po prostu nie do uwierzenia, bo 800 dzieci obsłużyć w ciągu tygodnia to jest po prostu naprawdę wielkie zadanie. Można powiedzieć, że część dzieci jakby no wiadomo wróciła po pandemii, troszkę mniej. Mówimy, że zaczynamy na nowo budować te struktury i tak tygodniowo 350 dzieci obecnie. W 2002 roku przyjechali przedstawiciele Interu Mediolan do Krakowa i szukali partnera, ażeby poprowadzić taki projekt socjalny, czyli projekt Intercampus. Wybrali nas i od 2002 roku razem z Interem Mediolan prowadzimy taki projekt Intercampus, gdzie jest to projekt socjalny. Także uczestniczymy w takiej wielkiej rodzinie Intercampusów, gdzie piłka jest narzędziem, no właśnie tym narzędziem wychowawczym. Ta wielka rodzina to jest też wielka rodzina Interu. Jesteście w jakiś sposób specjalnie na ten klub, specjalnie na ten klub w jakiś wyjątkowy sposób zwracacie uwagę? Macie Inter, czy ci młodzi piłkarze, czy inni uczestnicy Jadwigi Inter w wyjątkowy sposób mają w sercu? Myślę, że tak, dlatego że oni biegają w tych strojach i czują się jakby już grali w tym Interze, zwłaszcza te maluchy. Oczywiście mają też swoich idoli i też tam swoje stroje zakładają, więc na pewno jest wielu Mbappé czy wielu Lewandowskich w naszym klubie. Natomiast no z racji tego, że dwa razy do roku przyjeżdżają trenerzy włoscy i prowadzą z nimi zajęcia, no na pewno bliżej im i to serce mocniej bije zawsze jak Inter gra. Kuchnia Świętej Jadwigi to jest dzieło tej parafii, które działa od początku, jak parafia istnieje. To jest pomoc parafian, tych, którzy są bardziej zasobniejsi, dla tych, którzy potrzebują. I w pierwszą niedzielę miesiąca mamy zbiórkę. Bardzo hojnie parafianie się włączają w tą zbiórkę na rzecz tej działalności. I tutaj są przygotowywane posiłki i później wydawane dla potrzebujących właśnie parafian, ale nie tylko. Oczywiście jak ktoś przyjdzie, czy bezdomny, czy spoza parafii, też korzystają ludzie. Tutaj niech nikogo nie zmyli to, że jest tak czysto za plecami siostry, bo po prostu to jest po pracy dzisiaj. Dzisiaj też ta kuchnia działała i wydawaliście zupę. Tak jest. Dzisiaj też działała ta kuchnia, działa w ciągu całego tygodnia. To też nie jest tak, że pomagacie tylko latem, kiedy jest ciepło. To się dzieje cały rok i jednym z takich przykładów jest chociażby drzewko dobroci. Jakby nam siostra powiedziała, co to jest za akcja i dlaczego jest wyjątkowa? To jest wyjątkowa akcja, ponieważ w nią się włączają rzeczywiście też wszyscy parafianie. To jest dzieło, które organizujemy w okresie Adwentu. Są zbierane zapotrzebowania. Każdy może przyjść z potrzebujących parafian i mówię, że nie tylko, bo są i spoza, ale zasadniczo i zgłaszają swoje zapotrzebowanie. I to w postaci gwiazdki umieszczamy na choince, która staje w ostatnim tygodniu Adwentu w kościele i każdy, kto chce, może podejść, wziąć taką gwiazdkę i przygotować paczkę. Ile takich gwiazdek w grudniu ubiegłego roku zawisło na tej waszej, na tym drzewku dobroci? 320 i wszystkie zniknęły. Nie musieliśmy się martwić, że ktoś nie dostanie tego, czego potrzebuje. Kuchnia jest pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej dla ubogich i zawsze jakoś wzorujemy się na jej hojności, bo przecież nie tylko jakieś dzieła typu uniwersytety, ale też znana jest Święta Jadwiga jako wspomożycielka potrzebujących, biednych. Także to nam towarzyszy też jej przykład i jej myśl o orędownictwie. W
współpracujemy z katolicką szkołą podstawową. Do południa w tym właśnie budynku mieści się szkoła podstawowa, a po godzinie 14-15 już nasze zajęcia z Centrum Kultury się rozpoczynają. Więc... Z czego można skorzystać? Z czego młodzież, no, dzieci mogą skorzystać? Szeroki tutaj? Wachlarz jest zainteresowań dla, można powiedzieć, wszystkich dzieci wiekowo, bo i dla najmłodszych już od 3 latek są zajęcia, na przykład picolino, są to zajęcia rytmiczno-muzyczne, później też plastyczne, no i później też muzyczne, modelarskie, taneczne mamy zajęcia, ale najwięcej jednak mamy zainteresowań dzieci, jeśli chodzi o naukę gry na instrumentach. Jest to pianino, gitara, ukulele, keyboard. Chcemy tutaj szeroko rozwijać się. Są też zajęcia językowe, języków obcych, no, język angielski tu przewodzi najbardziej. Więc miło mogą tutaj u nas dzieci spędzić popołudniowy czas. Ta nasza patronka chyba wie, że to miejsce związane jest z takim rozwojem kulturalnym, a to miała chyba na zasadzie swojej działalności te 700 ponad lat temu, że możemy rozwijać właśnie pod względem kulturalnym te dzieci od najmłodszych lat. I tak to jest właśnie, że staramy się, takim celem najważniejszym jest, żeby zetknąć się z tą najważniejszą kulturą artystyczną i osobistą. Bystrzaki są to ludzie, którzy mają problemy intelektualne, powiedzmy, i oni potrzebują opieki takiej, że przychodzą z rodzicami, muszą porozmawiać, muszą się pochwalić, co zrobili. Czasami wyjeżdżają też na jakieś spotkania poza parafią, natomiast jeżeli chodzi o Braterstwo Chorych, są to ludzie starsi, którzy jak najdłużej chcą być aktywni i wzajemnie sobie pomagać. Przede wszystkim jest też różnica wiekowa, bo Braterstwo Chorych są to ludzie starsi, natomiast w Bystrzakach są to dzieci z rodzicami. Dzieci mają różną ilość lat, czasami są już bliżej 60, 50, ale jednak są to osoby, które są traktowane jak dzieci przez swoich rodziców, którzy z nimi przychodzą. Braterstwo Chorych ma spotkania raz w miesiącu, w poniedziałki. Mamy teraz 13, ile dobrze pamiętam, czerwca spotkanie. Rozpoczynamy mszą świętą w Dolnej Kaplicy około godziny 15, a później mamy w salce pod plebanią spotkanie. Natomiast w Bystrzaki mamy raz w miesiącu spotkanie także, ale jest to w niedzielę i tutaj zaczynamy albo mszą świętą, albo czasami się dołączamy do mszy parafialnej już wtedy po spotkaniu, też około 15 zaczynamy w sali numer 6 w szkole. Braterstwo Chorych to jest taka większa organizacja w diecezji, no i w Polsce, gdzie ksiądz, który się nimi opiekuje, przysyła materiały, które mamy, kolokwialnie powiedzieć, przerobić na spotkaniu. Więc je omawiamy, zawsze jest fragment Pisma Świętego, z oczekiwania bardziej, że ja tutaj poprowadzę, powiem, jak to pismo trzeba rozumieć. Siłę to człowiek znajduje w modlitwie i na Eucharystii, to jest norma. Natomiast to, co się zorientowałem już będąc ze swoimi kolegami w seminarium, jeżeli widzę osobę chorą, czy w szpitalu, czy poza szpitalem, to niekoniecznie to jest przeżywanie dla mnie bólu i cierpienia. To jest osoba, której ja mogę pomóc. Ja mam takie spojrzenie troszeczkę przez to inne, że mam wiedzę, jak mogę pomagać tym ludziom, jak ich leczyć i też staram się to przekazywać. Nie? Na zasadzie może czasami, dobra, nie musimy się użalać nad sobą, możemy coś podreperować, ale to takie jest podejście w szpitalu, żeby człowiek mógł tam funkcjonować, a nie od razu kładł się i wymagał całkowitej pomocy, w zależności od innych osób. Święto niepojętą z nieba na nas świętą miłą. Nią ogarni nas, amen.
wspólnota powstała po Światowych Dniach Młodzieży z inicjatywy bodajże księża proboszcza. No i tak się zaczęło i tak sobie działamy. Trochę robimy hałasu. Na pewno jesteśmy o wiele mniejszą grupą niż Chrystus w Starym Mieście. Jesteśmy taką kameralną grupą. Jest nas około 10 osób, więc tak pomysł od Chrystusa, ale troszeczkę mniejsza grupa. Mamy adorację raz na miesiąc, pierwsze czwartki miesiąca. Jest to taka adoracja dla wszystkich osób, które chcą wziąć w niej udział. Taka dla parafian po prostu. I trwa ona około godziny. W tym roku mieliśmy taki cykl adoracji na temat hymnu o miłości. Co roku ten temat się zmienia. A oprócz tego mamy takie adoracje w każdy czwartek, takie dla nas po prostu przed wspólnotą, żeby się chwilkę zatrzymać. Takie wewnętrzne. No właśnie o to chciałam zapytać, bo to wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy, jest takie parafialne. To jest wasze spotkanie, wyjście do parafian. A jak wygląda formacja, taka wasza wspólnotowa, regularna? Jeżeli chodzi o te adoracje wewnętrzne, to najczęściej one się odbywają w ciszy. To jest czas na własną modlitwę i jakieś też przeżywanie ciszy i słuchania Boga ciszy we wspólnocie, a jeżeli chodzi o formację, to tak jak Gosia już wspomniała, w czwartki mamy spotkania i one się opierają na przeróżnych tematach. My wychodzimy z inicjatywą, co chcemy, że tak powiem, albo rozważać, albo omawiać, albo jaką ścieżką, drogą iść. W tym roku padło to na omawianie 8 błogosławieństw. Jeszcze nie skończyliśmy, także jak ktoś by chciał dołączyć, to pewnie za rok będzie kontynuacja. Jeszcze trwa Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej. To jest taki czas, w którym organizatorzy, ale też duszpasterze chcą jeszcze bardziej przybliżać wiernych do Chrystusa Eucharystycznego, ale też właśnie pokazywać adorację i siłę adoracji. Dla was to nic nowego? Nie, dla nas to jest już poniekąd taka tradycja, że jakby Chrystus na krowodzie się równa właśnie nasze comiesięczne adoracje. To już jest taki w sumie właśnie cykl. My jak dołączyłyśmy z Kają, to już było, więc jakby my to tylko kontynuujemy. Udzielamy się gdzieś tam muzycznie, piszemy rozważania, tutaj właśnie jedna z autorek rozważań. Tak, więc jakby ten kongres to jest taki nasz, w sumie właśnie dodatek z tym, co my tutaj robimy, więc jakby poniekąd też to uwzględniamy w tych naszych działaniach. No ale tak jak mówię, te adoracje to jest taka nasza kontynuacja tego, co zrobimy. Dlaczego waszym zdaniem ten czas na taką adorację Najświętszego Sakramentu, czy w ciszy, tak jak macie wspólnotowo, czy tak jak tutaj przy rozważaniach, przy śpiewie, jest ważny? Nie ma nic piękniejszego niż trwać przy Bogu, przy największej miłości, z ludźmi, którzy są dla ciebie ważni, którzy dzielą te same poglądy co ty, którzy potrzebują wsparcia tak samo jak ty, którzy potrzebują uzdrowienia tak jak ty. I to jest chyba najpiękniejsze. Poza tym też myślę, że to jest taki czas głębokiej modlitwy dla nas. I oczywiście każdy to przeżywa na swój sposób. Aczkolwiek myślę, że to trwanie we wspólnocie daje taką siłę do życia w codzienności, która, jak wszyscy wiemy, nie jest kolorowa często. Jest trudna, życie jest trudne. Więc każdy tego pokrzepienia potrzebuje. Jezus pokonał śmierć. Wszystko to, co dzieje się w parafii, podsumowuje biuletyn. Tygodnik pojawia się w każdą niedzielę przy drzwiach wyjściowych do kościoła i nierzadko zdarza się, że czytelnicy wyczerpują nakład jeszcze przed południem. Tematyka artykułów jest różnorodna, ale wiadomo, królowa i w tym przypadku jest tylko jedna. Dzisiaj jest odpust nasz parafialny świętej Jadwigi Królowej, więc tylko o Jadwidze dzisiaj czytamy. Jest wiersz, no i jest mój dość obszerny tekst. Jak zwykle są dwa teksty, tak dzisiaj jest tylko jeden, ale za to okraszony zdjęciami na temat pobytu świętej Jadwigi w Bieczu. Jak zatem znaleźć czas na pracę nad biuletynem, gdy ma się swoje obowiązki w życiu, ma się swoje obowiązki zawodowe, no i trzeba jeszcze przysiąść nad składem i niemało wysiłku, ale też właśnie czasu w to wszystko włożyć? Jest zespół ludzi, którzy nad tym pracują, więc najwięcej roboty ma może naczelna, bo musi to wszystko ogarnąć od początku do końca właściwie. Od przyjęcia tekstu, że tak powiem, zrobienia ich korekty, umieszczenia, poprzez kontrolowanie składu, jak on wygląda. No, ostateczna korekta też, powiedzmy, składu to jest, jak mówię, moja działka. No, naczelna jest emerytką, więc pracy zawodowej jako takiej nie ma, chociaż zajęć ma bardzo dużo, jak to teraz emeryci miewają.
Dużo też oczywiście mają zajęć dziewczyny składające, są dwie, Ania od początku i Marta, późniejszy nabytek, ale bardzo cenny. Ale one dzięki temu, że są dwie, a czasem by się nawet trzy przydały, mogą się wymieniać co drugi tydzień, bo jedna to naprawdę nie dałaby rady przy pracy zawodowej, jeszcze przy rodzinie. 800, około 1000. Różnie też bywa z nakładem, a przede wszystkim bardzo ciężko jest utrafić, bo zdarza się, że zostanie 100 egzemplarzy na przykład. Drukarnia się wtedy troszkę denerwuje, że im odsyłamy. A zdarza się też, że po południu już w ogóle biuletynu nie ma. Ale parafia nie czytają, docierają do Was głosy na temat szczególnych artykułów, które w wyjątkowy sposób może przypadły do gustu? Tak, na pewno. Ja teraz nawet jak wychodziłam z bramy, nawet nie z bramy, bo w windzie spotkałam sąsiadów, którzy już się wypowiedzieli na temat mojego właśnie artykułu o Bieczu. Tak, docierają głosy, ludzie mówią, co im się podoba. Nie mówią co mniej, ale tak się można troszkę domyślić, ewentualnie czasami. Cenią sobie przede wszystkim ogłoszenia duszpasterskie, które są stałą rubryką, oczywiście zawsze są zamieszczane. Drukarnia, w której biuletyn jest drukowany, mieści się dokładnie w tym miejscu, gdzie pół wieku temu ksiądz Jan Dziasek, oddelegowany przez kardynała Wojtyłę do tworzenia duszpasterstwa, to na tym powstającym blokowisku nowym, zakupił, utajniając oczywiście swoje kapłaństwo, bo komuniści by mu to uniemożliwili. Zakupił jako cywil, świecki człowiek, działkę, kawałek placu z budynkiem, w którym potem powstał pierwszy punkt katechetyczny oraz powstała kaplica, a na placu dookoła tych budynków były odprawiane msze. W ogóle skupiało się całe życie parafialne. Charakterystyka parafii się zmienia. Nie jest już taka sama jak u początków wspólnoty. Jednak nie oznacza to, że straciła wyrazistość. Święta Jadwiga jest rzeczywiście wybitną patronką, dlatego że mimo tak wielu lat od jej bycia, życia w Krakowie, na Wawelu i nie tylko, ona ciągle wydaje się bardzo aktualna i ciągle bardzo jej wszystkie działania były bardzo dalekosiężne i ciągle są aktualne. Jej dbałość o edukację, jej dbałość o biednych, jej występowanie w imieniu swoich poddanych, obrona ich przed różnymi ówczesnymi zagrożeniami i trudnościami. To wszystko jest jakąś inspiracją dla nas, że to jest patronka, która ma wrażliwe serce. I tego wrażliwego serca nas uczy. Myślę, że Jadwiga dzięki temu swojemu bardzo młodemu wiekowi, a jednocześnie tak dobremu i wrażliwemu sercu, jest dzisiaj przekonywującą patronką także dla dzisiejszych pokoleń. Przyszłość przed tą parafią jest, jeśli chodzi o stwarzanie coraz większej przestrzeni do modlitwy, do adoracji Najświętszego Sakramentu. Powstały grupy, które się tym zajmują. Oprócz tego planujemy też, jeśli tylko organizacyjnie będziemy gotowi, aby stworzyć adorację wieczystą Najświętszego Sakramentu. I to jest pierwszy punkt. Natomiast drugi dotyczy sakramentu pokuty. Tak rozpoznajemy, zwłaszcza od kilku lat, że bardzo wiele osób korzysta u nas z sakramentu pokuty i to nie tylko z naszej parafii, ale z okolic. Widać taką potrzebę w tych ludziach. Nie mówię, że akurat tu, ale generalnie chyba zderzając się z tymi trudnymi sprawami dzisiejszego czasu, młodzi zwłaszcza ludzie, ale nie tylko, potrzebują oparcia w sakramencie pokuty, potrzebują czasami bardzo stałego, regularnego kierownictwa duchowego i to się rzeczywiście dzieje. W tej chwili rusza taka akurat inicjatywa oddolna, bardzo wydaje mi się pożyteczna i będzie owocna duchowo, czyli Szpital Duchowy Świętej Jadwigi Królowej. On ma polegać na takiej grupie wirtualnej trochę, właściwie spotykającej się czy porozumiewającej się drogą SMS-ową. Wysyłanie, rozsyłanie intencji, które ludzie chcą, aby w tych intencjach się modlić i osoby, które chcą należeć do tej grupy, no właśnie przez określony czas modlą się w wybranej przez siebie formie, w danej intencji. Każdy, kto zna trochę Kraków, to wie, że parafia Świętej Jadwigi jest słynna z tego swojego betonowego, ogromnego kościoła, który no akurat w tym momencie już troszeczkę wchodzi w wiek mocno dojrzały. W tej chwili na przykład kończymy takie jedno z większych, myślę, że największe zadanie po wybudowaniu kościoła, czyli wymiana wszystkich witraży, w sensie tych ram witrażowych, ale okien, świetlików dachowych, których tutaj jest bardzo wiele. To jest wielkie zadanie, które
jest niezwykle kosztowne, kosztuje kilka milionów złotych i sprawa organizowania środków, żeby to przeprowadzić i potem realizacji tego jest bardzo wymagająca i skomplikowana, a jest to przykład czegoś, co jest niezbędne, konieczne, bo niestety zaczyna wszystko rdzewieć, zaczyna się sypać i tego typu ingerencja jest niezbędna, żeby kolejne pokolenia mogły bezpiecznie do kościoła przychodzić. Takich zadań jest wiele i przed nami jest jakby cała lista spraw, które warto by było zrobić, no ale to już będzie zależało, jak tam opatrzność nami pokieruje, czy nam wystarczy zdrowia, sił, pieniędzy, czy nam wystarczy umiejętności, aby ten Kościół podtrzymywać od strony tej struktury zewnętrznej także w dobrym życiu. Wspólnota, w której niezależnie od wyzwań wiele się dzieje. Taka jest parafia świętej Jadwigi Królowej. To wspólnota, której nie tworzą okazałe mury, a zaangażowanie i ludzkie historie. Mamy nadzieję, że udało się nam wam dzisiaj przekazać choć cząstkę krowodarskiej parafii. Koniecznie ją odwiedźcie. My ruszamy dalej. Przed nami ostatni odcinek sezonu. Do zobaczenia 8 lipca.